15 uczniów klas trzecich wzięło udział w zorganizowanym w szkole podstawowej w Trzęśniewie gminnym konkursie czytania ze zrozumieniem. Czytanie ze zrozumieniem jest szalenie ważne. Przydaje się w szkole, ale także w pracy i życiu codziennym. Pozwala odkryć i zrozumieć znaczenie oraz sens słów, zdań, fragmentów i całego czytanego tekstu. Uczniowie mają do czynienia z tym aspektem we wszystkich egzaminach, począwszy od testu trzecioklasistów, poprzez egzamin ósmoklasistów, aż po maturę. Dlatego ważne jest organizowanie konkursów, takich jak ten w Trzęśniewie. Moi drodzy, czas konkursu się zakończył. Pisało 15 osób test z kategorii czytanie ze zrozumieniem. Widzę, że wszyscy po przerwie wrócili uśmiechnięci. Za chwileczkę komisja w składzie pani Hanna Grabowska, pani Marzanna Wszędybiu i pan Zbigniew Michalec sprawdziła pracę i za chwileczkę nastąpi wręczenie nagród. Mistrzem czytania ze zrozumieniem został Kacper Lewandowski ze szkoły w Dobrowie. Drugą nagrodę z rąk wójta gminy odebrał Michał Janiak z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Trzecie miejsce zajęła Weronika Łapińska ze szkoły w Różkowie I. Ten konkurs jest konkursem wyjątkowym, bo czytanie ze zrozumieniem to jest chyba najważniejszy element nauki. Jeżeli będziecie czytać, a nie będziecie rozumieć, to cała nauka, można powiedzieć, idzie na marne. Jeżeli nie będziecie umieli czytać ze zrozumieniem, nie rozwiążecie z matematyki, z chemii, z fizyki żadnego zadania. Nie zrozumiecie danego problemu. Dlatego uważam, że ten konkurs jest bardzo fajny, bardzo ciekawy i mam nadzieję, że będzie kontynuowany w dalszych latach. I życzę Wam wszystkim dobrego rozwoju w tym kierunku, żebyście przygotowywali się już do konkursu. No, w przyszłym roku może będzie organizowany dla klas czwartych. Też byłoby to bardzo fajne, gdyż jest to niesłychanie ważne. Laureatom i wszystkim uczestnikom gratulujemy.